Droga siostro, drogi bracie, rozważamy tajniki modlitwy w ciszy i omawiamy akt wiary. To piąte nic, kluczowe, kiedy człowiek dochodzi do zjednoczenia z Jezusem. Ostatnio mówiliśmy, że wiara ma dwie cechy. Jest pewna, ale też ciemna. I dzisiaj powiemy o tej drugiej cesze. Ciemność wiary. Co to znaczy? Może przeczytajmy fragment z dzieła świętego Jana od Krzyża, Droga na Górę Karmel. Autor pisze tak. Wiarę jako środek można porównać do północy. Nadmierne światło płynące z niej jest dla duszy ciemnym mrokiem. Dusza musi się opróżnić z wszystkiego, co tylko jest w jej mocy, musi być oderwana i w ciemnościach. Musi iść jak ślepiec, trzymając się ciemnej wiary jako przewodniczki i światła, nie opierając się na żadnej rzeczy, którą poznaje, smakuje, czuje czy wyobraża sobie. Koniec cytatu. Dosyć tajemnicze słowa, ale one wyjaśniają bardzo wiele. Idziemy za naszą wiarą, do zjednoczenia z Jezusem, ale ta wiara jest ciemna. Nie czujemy nic. Tutaj właśnie różnimy się od tej kobiety, która została uzdrowiona z tego krwotoku wewnętrznego. W Ewangelii świętego Marka, którą czytaliśmy poprzednio w jednym z rozważań, było tam takie zdanie, że kobieta poczuła w ciele, że jest uzdrowiona. Coś przepłynęło od Jezusa do niej i ona to poczuła. Tymczasem my nie czujemy. Nic nie czujemy. Okazuje się, że człowiek może się tak modlić przez pół godziny i nic nie czuć. I trzeba powiedzieć, to jest normalne. Dlaczego? Bo tamta kobieta, jest napisane wyraźnie, została uzdrowiona w ciele. I w ciele mogła to odczuć. Natomiast tutaj ten kontakt w modlitwie w ciszy jest na poziomie ducha, duszy. I tego nie da się odczuć. Dusza nie ma swoich receptorów zmysłowych, tak jak ciało. Owszem, mówi się o zmysłach duchowych, ale one nie reagują jak zmysły cielesne. Nie da się odczuć Boga. Dlatego wcześniej mówiliśmy o tym, że ta wiara jest pewna. Na pewno to życie Boże do nas przepływa. Ale z drugiej strony dzisiaj trzeba powiedzieć, ale my tego nie czujemy. I tu jest pewna trudność, tu jest ta różnica z tamtą kobietą, ale tu jest też pewna trudność dla wielu, no bo powiedzmy wprost, wiele osób przychodzi na modlitwę po to, żeby coś odczuć, żeby tak doznać jakiegoś takiego uniesienia albo nawet też uzdrowienia. No weźmy te różne msze święte o uzdrowienie. Ludzie szukają uzdrowienia, no, tak się mówi, że duchowego, ale tak naprawdę to oni szukają nieraz uzdrowienia cielesnego, żeby tak odczuli, żeby zostali też jakoś oświeceni, powaleni na ziemię, żeby doznali jakiejś pociechy, podniesienia na duchu. I my niestety często oceniamy naszą modlitwę według odczuć. Czy coś czujemy, czy nie. Tymczasem to jest bardzo zwodnicze i wręcz niebezpieczne. I w ogóle o to nie chodzi. Bo jeżeli człowiek przychodzi do Jezusa po to, żeby coś odczuwać, przeżyć, no to znaczy, że on bardziej myśli o sobie niż o Bogu. Nie. Kiedy modlimy się w ciszy, trzeba to wszystko jakby zostawić na boku.
nie szukać żadnych doznań, żadnych świateł, objawień, odrzucić to wszystko, nawet unikać tego jak jakiejś takiej zdradliwej pułapki. Trzeba po prostu wejść w ciemność. I ta ciemność oznacza po prostu brak odczuć, brak jakiejś pociechy. Może przeczytajmy jeszcze fragment z Drogi na Górę Karmel świętego Jana od Krzyża. Noc duchowa jest wiarą pozbawioną wszelkiego światła. Jest ona przedziwnym środkiem dojścia do celu, którym jest Bóg. Dla osiągnięcia w tym życiu doskonałego zjednoczenia z Nim przez łaskę i przez miłość trzeba iść do Niego w ciemnościach i w oderwaniu od wszystkiego, co można objąć wzrokiem, słuchem, wyobraźnią i sercem. Koniec cytatu. Niezwykle ważne słowa. Tak, Bóg przeprowadza nas przez tę ciemność. Na modlitwie w ciszy nie odczuwamy niczego. I dobrze. Dlaczego? Bo kiedy my tego nie odczuwamy, to jakby dajemy dowód, że nie idziemy na modlitwę dla naszego własnego dobrego samopoczucia. To się nie liczy. Idziemy na modlitwę dla Boga. Tak jak Jezus w Getsemanie. Czy myślicie, że Jezus w Getsemanie miał jakieś pozytywne odczucia? Nie, on tam walczył, on tam był w ciemności. On tam tylko wypowiadał, owszem, jeśli możliwe, oddal ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. On tam poszedł dla Ojca, żeby mógł wypełnić swoją misję do końca, tak jak Ojciec tego pragnie. I on sam też tego pragnął. Myślę, że tutaj jest kluczowy punkt, na którym wielu niestety się rozbija. Dopóki człowiek nie przestanie ciągle myśleć o sobie, dopóki nie zerwie z tym egoizmem, dopóty nie będzie mógł tak naprawdę modlić się w ciszy. Zostaw siebie. Zostaw te swoje odczucia. Zostaw to swoje zdrowie cielesne. Jezus nie modlił się o to na krzyżu. Jezus pragnął tylko oddać się Ojcu. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Tak się modlił na krzyżu. Zostaw te wszystkie swoje korzyści. Idź na modlitwę dla Jezusa. Nie będziesz odczuwał może jakiejś radości, uniesienia, pociechy. Nie doznasz żadnego olśnienia. I dobrze. I tak ma być. Ale wtedy odrywasz się od siebie. Jesteś jak plastelina i Bóg może z tobą zrobić, co chce. I to jest właśnie ta ciemność. Nie szukanie siebie. Nie szukanie siebie w modlitwie. Zauważ, że wszystko, co wielkie i piękne w Piśmie Świętym, dokonuje się w ciemności, w nocy. W nocy Izraelici wyszli z ziemi egipskiej. W nocy narodził się Jezus. W nocy dał swoje ciało i krew podczas ostatniej wieczerzy. W nocy się modlił w ogrodzie. W nocy zmartwychwstał. Dlatego noc jest nieodzownym elementem modlitwy i całego życia duchowego. Trzeba przejść przez tę noc. A ta noc oznacza oderwanie się od siebie, pozostawienie swojego ego z boku. I dlatego ten akt jest ciemny. Oblubienica w Pieśni nad Pieśniami mówi tak. Na łożu mym nocą szukałam umiłowanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. W
Wstanę, po mieście chodzić będę wśród ulic i placów. Szukać będę ukochanego mej duszy. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Czyście widzieli miłego mej duszy? Zaledwie ich minęłam, znalazłam umiłowanego mej duszy. Ta oblubienica, ona w nocy szuka swojego umiłowanego. Ona nie śpi, ona wstaje. Ona szuka go po ulicach, pyta, gdzie on jest. I w końcu go znajduje. Tak, możemy znaleźć Boga, przechodząc przez noc, odrywając się od siebie. To jest tajemnica modlitwy. Pomyślmy, ile jest w tych naszych modlitw myślenia o sobie, proszenia, daj mi to czy tamto. Mistrz Eckhart mówi tak bardzo dosadnie, że nieraz traktujemy Boga, no przepraszam za wyrażenie, ale to jest wyrażenie mistrza Eckharta, jak krowę z powodu mleka, które nam daje. Tak, traktujemy Boga z powodu różnych dóbr, które nam daje, które my możemy od Niego wyszarpać. Nie, nie traktujmy tak Boga. Odwrotnie. Potraktujmy Boga jako spragnionego miłości i nie wyszarpujmy coś dla siebie od Niego, tylko odwrotnie. Dajmy siebie Jemu. I wtedy ten akt wiary, który jest ciemny, będzie pewny. On da nam Boga. Nie chodźmy na modlitwę po to, żeby coś od Niego uzyskać, lecz tylko w jednym celu, żeby Jemu sprawić radość. I to jest całkowita bezinteresowność w tej modlitwie. Ale wtedy możesz być pewny, możesz być pewna. Człowiek jest cały zanurzony w Bogu, a Bóg przemienia go na swój obraz, na swoje podobieństwo.